No siema, siema, witam was serdecznie na moim kanale. Ja jestem Ardel. To jest kolejny odcinek naszych przygód z grą Baldur's Gate 3. Drodzy widzowie, nie przedłużam. Wam życzę miłego oglądania. Jedziemy. Okej. Zaszli. Roi. All's well that ends. Not as bad as that. Ignis! Ignis! Need to find a way forward. Jak to tam otworzyć? Statki z badań. Może ten klucz jest od tamtego? Super. Traps. How considerate. Watch your back. Rozboimy babki najpierw. The book is locked tight with no visible keyhole, only an oval recess in the cover's mouth. You
You try to examine the book, but the longer you stare, the more those piercing amethyst eyes draw you in. Beneath the allure, you feel the faintest echo of torment. There is great power in this book, but also great suffering. A cursed book? How obvious. Whoever opens it deserves the fate that befalls them. Curious. Why don't you take a closer look? I'll observe from back here. That looks terribly heavy. Why don't you let me carry it for you? Swift as my feet can carry me. Mam jakieś kolejne przejście. Okej. Już tylko za wiele dźwiga.
book is locked tight with no visible keyhole. Only an oval recess in the cover's mouth. You try to examine the book, but the longer you stare, the more those piercing amethyst eyes draw you in. Beneath the allure, you feel the faintest echo of torment. There is great power in this book, but also great suffering. Dobra. Drodzy widzowie, our bellies. Stranger, be you friend or food, the mark is her measure. Show us the brand of the absolute. Am I not astonishing? A robust diet makes for a shrewd mind, you see. I am a gourmand. And you, a delicacy. Unless you bear the mark, of course.
Ciekawe, ciekawe. Niech oszukamy. Indeed. How regrettable that your meat must go unsavored. Food? Food? Not food, friend. I've no use for the absolute, or any god. I follow two masters only, gluttony and greed. The goblins understand my appetites. They sate my hunger for gold, and the rest save my hunger for meat. Boss Goblin give gold. We check brand. Good deal. No talk. I am, by all accounts, a student of higher commerce and extortion. Make me an offer. Tempt me. My bone horn. One blow and the ground will quake with my family name. Use it when the need arises, and never a moment before. Ogre kill everyone around, then ogre eats them. Well spoken, indeed. Ogre kill everyone around. We follow the sense of blood and gold to all lands fertile, friend. And this land proves particularly fruitful. We will keep close. When you are ready, sound the horn. Oj, chyba mi tak level wskoczył.
Następnego długiego odpoczynku. Nie myśli, to może być ciekawe bardzo. Czyta się w różnych pertraktacjach. Wezmę to. Nie chcę chować. Tutaj. Może być ciekawe. Ja bym to wziął. Ryzma A1 plus. Albo może. Czary rytualne. Są czary rytualne. Nie chcę.
Myślę, że wezmę manga bitewnego. Ale bez sensu, myślałem, że dostanie punkty do atutów. To mi się nie podoba. To był osobno i atut, i osobno zwiększenie cechy. Ma być na czwartym poziomie. Szkoda, że nie ma nigdzie tej rozpiski, bo trochę siła się zmieniła. Damy sobie czas.
Powinny być osobno atuty i osobno punkty cech. Może się zmieniło, kurczę. Jeżeli tak, to mi się nie podoba. Wtedy bardzo osobi moją postać w rozwoju dalszym. Więc wygląda na to, że albo sobie zwiększę cechę, albo sobie dam atut. A to słabo. Ale metę magii mam z tych zdolności. To mogę to... Mogę to jakoś wybalansować. Dobra, zrobimy najpierw coś, co zwiększy mu po prostu cechy. I tyle. Damy to. To. Jeden krzaż poziom cech, jeden cech o 2 lub 2 o 1. Zwiększmy sobie charyzmy do 19. I wonder what the next move is.
Cofnijmy sobie. Jednak zrobię inaczej. Zwiększenie cechy, owszem, jest fajne. Nie powiem, że nie. Ale chyba jednak dam sobie manga bitewnego. Jeszcze raz. Ufniejszy proponujesz na koncentrację, że... Jej bym chyba dał lepszy pancerz. Będziemy go chodzić w ciężkich zbrojach. Teraz Astarion. Dla niego coś, co się przyda. Płynność wydaje spoko. Ręczne. Dajmy jednak mu czujność. Jaki jej atut dać? To jest fajne, zabójca magów. To może być też spoko. Hmm.
Może zaczniemy od brutalnej napastni. Zrobiła większy damage. Dobra. Zapiszemy sobie. Tego za dużo. Ty. Dobra. Ha, haven't seen that game in years.
someone there? Oh, for a skeleton king. O, jakiś hełm fajny. Impet na trzy tury. Ciekawe. No one back home will ever believe this. Should mind my step. From an overgrowth of moss, the well looks unremarkable. Dry stones line the wall. At the bottom, something gleams in the dappled light. Better be careful. Those webs carry vibrations. Oho, jesteśmy. Something didn't like that. Pionki się rzuciły na mnie. Ajajaj.
heading there. Can't even catch my breath. Mimo tego. A i tak chybił, no. Dobra, ten ubity. Okej. Yes.
What's in here? Coś to mi nie pasuje.
To jest główny boss, z którym chciałem walczyć. Damy sobie grę. Tam na razie nie idę. Tu coś mamy jeszcze, widzę. I są buty. Cześć. Mm-hmm.
No dobra. Moi drodzy widzowie, to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli ten się wam podobał, zostawcie łapkę w górę. Zachęcam was do pisania komentarzy pod filmikiem, stawienia subika z dzwoneczkiem. Zachęcajcie swoich znajomych, by ten kanał subowali. I do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!